Bardzo chciałbym, ażebyście uwierzyli w to, że warto uczyć się dobrego wypowiadania się. Takiego, w którym ci, którzy słuchają, mieli z tego przyjemność, ci, którzy słuchają, dokładnie rozumieli, co chce się im powiedzieć. To słowo, to retoryka. Tego słowa nie ma w użyciu. Mało kto wie, co to jest. I skutki tego są takie, że ludzie, z którymi się spotykamy w przestrzeni publicznej, których słuchamy gdzieś z konieczności, mówią źle, byle jak, i niewiele mają nam do powiedzenia. Bardzo chciałbym, żebyście przez chwilę się zawahali, czy nie warto przyjrzeć się temu. Temu, co nazywa się, jeszcze raz powtórzę to słowo z greki, retoryka. Ale to nie tylko ta część formalna, ale to także konieczność prawidłowego formułowania, możliwie prostego i możliwie jasnego. Pewien mój znajomy, którego niezwykle sobie cenię, nie widziałem od kilku lat, który miał kilkunastominutowe wspaniałe wystąpienie i poszedłem do niego pogratulować mu tego wystąpienia, a powiedział do mnie: bo ja, panie Krzysztofie, jestem kształcony przez CIA, a oni uważają, że są trzy rodzaje wystąpień: dobre, bardzo dobre i doskonałe, 4-, 3- i 2-minutowe.